Na pewno ciężki wieczór dla nas. Mecz się układał w taki sposób, że może nie kontrolowaliśmy tego spotkania posiadając piłkę, aczkolwiek nasza gra w defensywie była bardzo solidna i wyprowadzaliśmy groźne ataki. Na pewno chcieliśmy ten mecz wygrać, wiedzieliśmy jaką jakość ma Arka Gdynia i do pewnego momentu naprawdę dobrze to wyglądało. Mieliśmy fajne sytuacje, do tego rzut karny. Wziąłem odpowiedzialność na siebie jakby za wykonanie tego karnego. Tak to w piłce bywa, że czasami po prostu się no nie udaje i na pewno w tym kontekście bardzo mocno zawiodłem. Aczkolwiek wierzę w tą drużynę i wierzę w to, że jesteśmy w stanie odwrócić losy nieraz, bo popełniliśmy jeszcze błąd w 90. minucie, gdzie dostaliśmy bramkę. No, mecz wydaje mi się chyba na remis mimo wszystko, aczkolwiek nie ma to znaczenia ze względu na to, że przegraliśmy ten mecz. Zespół jest po dużej przebudowie. Powiedz mi, czy na boisku rozumiecie się już coraz lepiej? No na pewno tak, wydaje mi się, że to też widać. No, wiemy, jaką drużyną jest Arka Gdynia, o co walczy Arka. My też mamy świadomość tego, że jesteśmy nowym zespołem i to zrozumienie na pewno przyjdzie z czasem. Wydaje mi się, że już jest dużo lepiej. Zresztą, tak jak wcześniej wspomniałem, no też fajne sytuacje wyprowadzaliśmy, mieliśmy swoje sytuacje, też fajnie broniliśmy, rozumieliśmy się w tym właśnie, w tej asekuracji siebie wzajemnej, w podpowiadaniu i nie dopuściliśmy do zbyt dużo sytuacji.